Prace przy budowie sali sportowej w Kopanicy wciąż trwają. Już niebawem dzieci i młodzież będą mogły korzystać z tego obiektu podczas m.in. zajęć wychowania fizycznego. Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac. W czwartek 17 marca w Urzędzie Gminy Siedlec odbyło się spotkanie robocze z posłem na Sejm RP Jakubem Rutnickim. Spotkanie miało na celu omówienie współpracy, problemów bieżących oraz spraw związanych z sytuacją na Ukrainie. W ramach zadania Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedlec budowa domku typu Wigwam w Siedlcu dnia 15 marca dokonano odbioru wykonania nawierzchni z kostki brukowej. 11 marca 2022 roku o godzinie 10 podpisano umowę na zadanie pod nazwą budowa chodnika w Jaromierzu. Wykonawcą został Zakład Budowlano-Drogowy Barbet Andrzej Barc. Termin zakończenia realizacji to 30 kwiecień 2022 roku. Wartość zadania to ponad 22 tysiące złotych. 23 marca 2022 roku podpisano umowę na budowę 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budową kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu. Wykonawcą będzie Kostka, Zakład Ogólnobudowlany Brukarski Krzysztof Maćkowiak z siedzibą w Brzezynie. Strażacy z terenu naszej gminy aktywnie włączyli się do pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Przedstawiciele OSP Boruja, Grójec Wielki, Kopanica oraz Tuchorza wyjechali do Krościenka koło Ustrzyk Dolnych, aby wspierać osoby uciekające przed wojną. Strażacy dostarczyli pod granicę dary oraz żywność przekazane przez lokalne firmy oraz mieszkańców. Przygotowują ciepłe posiłki dla uchodźców, podejmują się również wszelkiej pomocy, która jest potrzebna już na miejscu. Dziękujemy im serdecznie za ich zaangażowanie. Dobiegają końca prace dotyczące opracowania projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Siedlec-Nieboża. Ścieżka będzie realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Natomiast wójt gminy Siedlec podpisał porozumienie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie projektowania kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, to jest Nieboża-Chobienice. 17 marca bieżącego roku podpisano umowę na zadanie pod nazwą Równanie dróg gruntowych na terenie gminy Siedlec. Wykonawcą została firma Usługi Drogowe Andrys Wiesław Andrzejewski z siedzibą w Jarzyńcu. Przedmiotem zamówienia jest równanie dróg gruntowych wraz z wałowaniem o łącznej długości około 90 km na terenie gminy Siedlec w roku 2022. 10 marca bieżącego roku z okazji Dnia Sołtysa włodarze gminy Siedlec spotkali się z sołtysami. Podczas spotkania omawiano sprawy bieżące. Również i nasza telewizja przyłącza się do serdecznych życzeń dla naszych wspaniałych sołtysów z gminy Siedlec i z całego powiatu wolsztyńskiego.